Całość stworzyła Aneshi Nekai. Sama wykonałam wszystko. Od projektów postaci, po muzykę, efekty dźwiękowe, fabułę i animację. Jedynie w realizacji dubbingu pomogły mi dwie osoby. Dziękuję Wam za wsparcie. Przydadzą te mieczyki? Zdechniecie, ale dobrze, bo jesteście jedynie bandą dzikich zwierząt bez jakichkolwiek pohamowań! Zaraz no! Zamknij się, młody! Ale dobrze. Wiedz jednak, że jeżeli poznasz prawdę, skończysz martwy. Więc mów! Zgodnie z twoją wolą. Twoi ludzie zniszczyli nasze państwo. Wymordowali nasz naród. Zgwałcili naszych przyjaciół. Używali naszych ciał do bestialskich doświadczeń. Chcieli okraść zandworiańskich moc. Torturowali nas, aby się zabawić. Hodowali nasze dzieci gorzej niż psy w klatkach. Próbowali je omotać i wykorzystać. A to i tak nie wszystko. Przetrwały jedynie marne resztki Sairów. A dalej nie dają nam spokoju. Jedyne, co chcemy, to odzyskać to, co nam odebrali. Odrodzić się. Jako przywódca zdecydowałem spalić to miasto żywcem. Jest to moje zagranie. Jednakże racja. Dla was jesteśmy tylko zwierzętami. Mamy wiele niepokojących instynktów i tradycji, których nie pojmujesz i raczej nigdy nie pojmiesz. To, o co walczymy, jest prawie niemożliwe. Ale może tak powinno być. Może ta nasza katorga nie jest niczym złym. Może to nasze przeznaczenie. Jeżeli więc jesteś taki pewien, że to my jesteśmy temu winni, że całe to zło jest naszym dziełem i lepiej, abym sam ukrócił cierpienie mych poddanych, przekonaj mnie, a sami unicestwimy swój naród, siebie samych, a zostanie po nas jedynie ruiny Haire oraz twoje wspomnienia. Proszę bardzo, oświeć nas. Kłamiesz! Żeby tak było. Już czujemy tylko ból, rozerwiemy was na pół, na pół, na pół, na pół. Marzenia me! Kiedy powiedzieli ci,
Byś pracował, ciężko pracował do krwi, a z tą będzie wszystko. Ho, ho, ho. Lecz gdy spostrzegłem się już niedawno tak, że to powstało jak okłamany świat, walczyłem po to tylko by zrozumieć, że nic nie osiągnę. Ho, mam milicie, że na końcu jakiś jest cel, lecz ty spostrzegłeś się, że to wszystko kłamstwem jest. Za kłamstwo zginę, dla kłamstwa żyję, dla kłamstwa zginę, dla kłamstwa żyję, o, dla miłości, dla ojczyzny, dla pieniędzy, dla wiedzy. To wszystko nie osiągalne tak. Sam wybrałem, że to za to kłamstwo. Za kłamstwo. Hajre było miastem-państwem zamieszkiwanym przez Anfurian, dokładniej Hajrów. Są oni półkotami, półludźmi. Mają formy, między którymi się zmieniają. Zachowują się jak koty, ale mają kulturę podobną do ludzkiej. Kiedy Hajr jest zmieniony w postać ludzką, różni się od człowieka rozumnego. Hajrzy są od zwykłych ludzi wyżsi, mają wyraźne duże kły, koci układ rozrodczy oraz są w stanie dożyć 150 lat. Anfurian jest równoległym wymiarem, z którym mogą wymieniać się formami. Wydaje się być pustką, jednak jest pełna materii. Formy, akurat nieużywane, tutaj przeczekują na to, aż zostaną wywołane do rzeczywistości. Hajrzy sami nie wiedzą, jak Anfurian działa, ale niektórzy panują nad nią bardziej. Hajre ukryte było w lesie, aby nie zostało odnalezione przez normalnych ludzi z zewnątrz. U Anfurian korzystanie z nowoczesnych technik jest ograniczone do minimum, w przypadku broni nawet bardziej. Anfurianie nie mogą używać łuków, broni palnej i broni miotających. Kiedy próbują ich użyć, zaczynają umierać. Nikt nie wie, dlaczego się tak dzieje. Jest to jedna z największych zagadek tego świata. Z tego powodu, kiedy Hajrzy zostali zaatakowani nowoczesną bronią, w dodatku z zaskoczenia, byli bezsilni. Chłopcy, sprawdźcie, czy ktoś jeszcze żyje. Po co to wszystko? Wystrzelono tych, którzy przeżyli zawał. Śmierć, śmierć. Tylko i wyłącznie śmierć.
To zachowanie to tak zwany flechmen. Spotkać go można u wielu gatunków zwierząt. Hajrowie stosują go, aby lepiej rozpoznać sytuację i otoczenie. W ogromnym uproszczeniu to taki sposób komunikacji, coś jak odczytywanie zostawianych listów zapachowych z podstawowymi informacjami. Wysadzili zamek, na pewno wraz z elitą królewską. Pozbawili nas jedynej linii obrony już na samym początku. Ostatnia nadzieja do sprzeciwienia się tej pierdolonej broni wygasła. Ale zresztą dla kogoś walczyć. Zostaliśmy sami, panowie. Co się tu stało? Sama widzisz. Nasi spoza lasu nie mają jak wrócić. Ale jest możliwość, że ktoś stąd to przetrwał. Tacy to zostali zabrani, żeby ich wykorzystać. Mam kredę. Masz, zaczynaj. Te one są moje. Wygrałem. Za dobry w to jesteś. Nawet kija nie dotknąłem. Meshi, nie za długo siedzisz w tej piwnicy? Ale to nie jest piwnica. A gdzieś to mam? Idę zobaczyć, jak książę i kiaro drą mordę. Mój punkt. Kiaro, ty postapało. Jokanolebie, ty plebie. Ale podrzędny rym. Kiaro, bo przywalę ci gitarą. Jokanolebie, jak ci wleje? To popływasz krwi z tej zalewie. Co wy tu wyprawiacie? Piłkarze, jaki gramy? Ta, żałuję. Chyba wolę patrzeć na kija. Książę! Nic ci nie jest? Nie no, chyba raczej nie. Czy przecież ci to żebra stłukło, dać ci coś? Kiaro! He? Przynajmniej to zawsze będzie mu przypominać, kto jest lepszy. Da sobie radę. A to ja teraz mam problem. Ma rację, Tari, nie potrzebuję pomocy. Ale weź to, masz być jutro w dobrej formie. Jeżeli jedna z form Anafurian zostanie zraniona, uszkodzenia będą dotyczyły też wszystkich innych. Co się to stało? Rosa! Nic takiego. Poza tym, że Kiaro zdemolował piłka rzeki i żebra księcia. Jak to? Jokan, czy nic ci nie jest? Jasne, że nie. To dobrze. Czekoladę wam przyniosłam. O, przeplataną. Skąd ją masz? Siostra załatwiła mi ją na misję, a trudno było, bo u nas takiej nie mają. Pomyślałam więc, że się z wami podzielę. To miło z twojej strony. Gentleman się odpalił. A, i wasza matka mówiła, znaczy twoja, Meshi. Prosi, żebyście znaleźli nadę, bo gdzieś przepadła.
A miała przynieść do domu coś, czego da się zrobić obiad. O nie, tylko nie obiad. Znajdziemy ją, chodźcie chłopaki. Hej, Tari! Co to było za ciasto, które mi wczoraj sprowadziłeś dla koleżanek? Karpatka Miasiego. Naprawdę? Było świetne, dzięki chłopaki. No co się stało, Jokaś? Cicho, Kiaro! Jesteś zazdrosny, Oro. Zamknij się, durniu! A chłopaki, ja już idę. Pewnie to tylko dlatego, że jesteś księcią. A na pewno zazdrościsz mi? A wiesz, że nie? Nie tobie. Chodź, szukamy Nady. Inną, ostatnią już żywą rasą Anfurian są Unnańczycy, którzy są półwilkami. Pozostałe rasy znane są z legend. Kiedyś spotkać można było osoby wpółbędące zwierzętami z rodzin jeleniowatych, łasicowatych, koniowatych, wołowatych czy wielu innych. Nikt od setek lat nie widział ich przedstawicieli, ponieważ z nieznanych powodów rasy te wymarły. Narody półkotów i półwilków rywalizują między sobą zbrojnie i gospodarczo. Wspólnie jednak do czasu zamachu na Hajre ukrywały się przed światem zewnętrznym. Obydwie nacje organizują misje do terenów zamieszkiwanych przez zwykłych ludzi. Pozyskują stamtąd sprzęt i jedzenie, którego nie są w stanie sami wytworzyć lub wyhodować. Panie Nerelinie. Tak? Witajcie, panowie. O mojego ty małe żołnierzu. Cześć, chłopcy. Proszę mi wybaczyć przerwanie waszej rozmowy, ale nie widział pan może Nady? Ech, moje córki. Wydają mi się, że wybierają się w stronę źródlanego. Bardzo dziękuję. A, zaczekajmy, bo jestem ciekaw. Kto poza mną i Saturnem mógł być jeszcze twoim ojcem? Azaira. Tylko on. Słabo. No następny raz będę lepszy. Masz, myśli, szczęście, że Jentera to twoja matka. Jest cudowną kotką. Cieszę się, że mam z nią przynajmniej ten jeden miot. Ale postaram się i będę brał ją do skutku, aby mieć więcej. Swoją drogą, Satu, tobie też się tym razem nie udało. A nie masz jeszcze potomka. Wiem, że może moja siódemka nie jest imponująca, jak na nasze standardy, ale żadnego... Ty sobie może kogoś zaadoptuj. Może sobie kogoś zaadoptuję, ale co nie pora na takie ględzenie. Ha! Czyli pan generał jest bezpłodny! Uważaj, bo skoczysz na misję weterynarza. A twoim ojcem, Kiaro, kto jest? Ja nie mam ojca. Nie, co nie? Panie Saturn, ile już wilków pozwoliły panu zabić generała wspaniałe umiejętności? Książę, prawdziwe umiejętności w walce polegają na umiejętności powalenia i pełnego zdominowania przeciwnika bez uśmiercania go, a nie zabicia. Ale dużo. Jutro zostaniecie chłopcy żołnierzami i w końcu dostaniecie porządnie po tyłku. Jak się z tym czujecie? W końcu opuścimy Hajre, zdobędę nową wiedzę. Będziemy mogli wykonywać misje i wyglądać świetnie z łóżkami w ludzkiej formie, jak Meshi. Jeżeli się spiszecie tak jak on. I nie powiedziałbym, że ogon i uszy są takie świetne. Wyglądają idiotycznie. Moim zdaniem są świetne! Dla pajaca owszem. To my już pójdziemy, bo nie dostaniemy obiadu. Lećcie!
a Imeshiram. Ha? Trzymaj język za zębami. Ogarnijmy ten raport z ostatniego dnia, bo tylko tym się do tego nabrałem w aktualnym momencie. Hra! Moje piłkarzyki! Będziesz im się do alimentów dokładać! Koty są poligamiczne. Jedna kotka równocześnie ma wielu partnerów, a kocur wiele partnerek. Hajrzy sami ustalają, czy chcą prowadzić życie z jednym, czy z kilkoma partnerami. Ojciec musi zapewnić wszystkim swoim dzieciom dach nad głową oraz godne życie do czasu, aż staną się żołnierzami. Dopóki kotka opiekuje się młodymi, zadaniem partnera jest zapewnienie jej środków do życia. Zdarzają się jednak nieliczne wypadki, gdzie partnerzy zamieniają się rolami. Zazwyczaj kochankowie jednej kotki dzielą się między sobą tymi obowiązkami i zapewniają ognisko domowe w kilku. Jeżeli mężczyzna nie będzie w stanie zadbać o większą ilość osób, jego kontakty z partnerkami są ograniczane przez społeczeństwo, głównie przez same kotki. Dla Hajrów wyznacznikiem męskości nie jest to, ile się ma partnerek, a to, jak wiele dzieci się posiada. Świadczy to dla nich o umiejętności skutecznego zarządzania czasem, dobrym statusie majątkowym i odpowiedniej formie fizycznej. Z tego powodu są o wiele bardziej przewrażliwieni na punkcie swojej płodności, która u Hajrów jest niższa niż u ludzi. Dzień dobry. Czy nie wie pani, gdzie może być Nada? Cześć, chłopcy. Wydaje mi się, że wiem, gdzie ona jest, książę. Więc? Poszukajcie na zachodnim pastwisku. Dziękujemy. Ale się spieszą. Ustrojem politycznym Hajrów jest zaś specyficzna u nas nieistniejąca odmiana monarchii. Społeczeństwo poza królem jest podzielone na klasy podplebsu, plebsu, żołnierzy, żołnierzy elitarnych i elitę królewską. Plebs może być albo w całości kotem, albo w całości człowiekiem. Żołnierze mają te same formy co plebs, jednak mogą je mieszać. Przykładowo mogą dodać do ludzkiej formy kocie uszy oraz ogon. Żołnierze elitarni poza umiejętnościami zwykłych żołnierzy mają trzecią formę, którą są różne dzikie kotowate. U tych form występują jednak nietypowe cechy, jak na przykład rogi czy charakterystyczne ogony. Żołnierzy elitarnych można rozpoznać po specyficznych bliznach na twarzy, które są widoczne jedynie na ludzkiej formie. Elita królewska to prywatna gwardia króla. Są oni uskrzydlonymi żołnierzami elitarnymi. Nad zmianą klasy panuje król. On nadaje poddanym dostęp do różnych form. Poziom, na którym znajduje się konkretna osoba, zależy tylko od niej. Każde dziecko przed szkoleniem jest równe, czyli zalicza się do plebsu i w zależności od osiągnięć podnosi swoją klasę lub rezygnuje z nauki, pozostając w miejscu. Może się jednak również zdegradować. Wykształcenie do wykonywania większości zawodów zawiera się w edukacji wojskowej. Dlatego każdy lekarz, jubiler czy wyższy stajenny jest przynajmniej żołnierzem. Ciekawe, co ona może wyrabiać. Jukon Lem. Tak? Witaj, wasza wysokość. Pragnę widzieć twą osobę na spotkaniu z wysłannikami Undany o Słońcu na Trzeciej Wieży. Za twoim słowem zjawi się kwadrans wcześniej. Rozumiem. Chłopcze, nie chcesz może zamieszkać ze mną, księciem zamku? Przydałoby ci się miejsce, w którym byś się zanomowił. Całe życie się szwędasz. Thank you.
ojcze, to my cię już może opuścimy. No irte anafuria, chłopcy. Za anafurią wasza wysokość. Gdzieże żona jest? Ile? Od godziny się tak pamiętamy. Gadanie nie pomoże. Również jestem głodny. Chyba ją czuję. Sam. Hej, Nada! Co ty wyrabiasz? Dzieci w domu głodują. My też. Wiem, ale on był bardziej wygłodzony. Do domu zabrać go nie mogę. To jeleń jest? No tak. Skąd go masz? Właśnie wygląda. Matka go odrzuciła, więc go zabrałam. Pewnie to dlatego, że jest biały, bo jest albo... O, patrz jakaś. To tak jak ciebie. Ty książę spod burdymu. Ciebie też. Ale przecież moja matka zmarła przy porodzie. No. Zabiła się, jak tylko zobaczyła ten twój głupi ryj. O ty. Jak zawsze. Dobra, potem się zajmę małym, teraz lecę do domu. Ale macie jeszcze to, bo was lubię. Dzięki. To pa. Dobre te lizaki. Ja tam kocimiętka coś nie podchodzi. A dawaj to! Smacznego. Hajry mogą mieć rzeczy trujące dla kotów, a nie trujące dla ludzi i odwrotnie. Spowodowane jest to tym, że ich żołądki automatycznie dostosowywują się w zależności od pokarmu. Kocie umiejętności wykorzystywane są przez ich organizmy również w wielu innych dziedzinach życia. Dobra, Meshi, otwieraj. Hej, chłopcy! Siądźcie sobie przy stole, zaraz wam nałożę. Usiądźcie sobie. Hej, Jokan. Nie tak powinien prezentować się książę. Z Kiarem jesteście cali umorusani. Jak zawsze zresztą. Coście wyrabiali? Napawałem się tylko możliwością wprania księciowi. Odwiedzę go, to jakoś się ogarniemy przed jutrem. Nie martw się, babciu. Jesteśmy zaradne chłopaki. Tylko Kiara wpadnie po spotkaniu z Undańczykami, a nie w trakcie jak ostatnio. Może być, chłopcy. Róbcie, co chcecie, ale macie mi jutro wypaść świetnie na wstąpieniu. Dobrze, możecie już jeść. Smacznego. Dziękujemy. Dziękujemy. Dzień z tymi tylko będzie lepiej, już jestem. Mam dość. Co się stało? Na umrze, on jej nawet nie zobaczy. Dlaczego nigdy go nie ma? Teresa zobaczył pierwszy raz dopiero jak ten miał rok. Ach, Wiercia, jestem pewna, że ją zobaczy. Nie, on nawet nie wie, że choruje. Każdy inny partner, jak tylko coś się dzieje, jest na zawołanie, żeby pomóc. Kiedy Meshi i Mycha byli chorzy, a Zaira oraz Nera walczyli o te życie. Tęsknimy za Mycią, ale udało się ocalić Meshi rano.
z Rozanem nawet swobodnego kontaktu nie mogą mi zapewnić. Mówiłam ci, żebyś wzięła pod uwagę więcej partnerów niż tylko Rozan, Saf. Lajo, wiesz, że to ich decyzja i że już zapadła. Wszystko ma swoje złe i dobre strony. Ale i tak zastanów się i porozmawiaj z nim. Myślę, że on również nie może znieść tego, że jesteś sama. Jest cudownym partnerem, a w innym wypadku mogliby go odsunąć ode mnie jeszcze bardziej. Szczerze wątpię, aby znalazł się ktoś tak troskliwy jak Nere. Tak, on przy pomocy dziećmi jest wspaniały. Tylko żeby był mniej taki... Propo powiedział, że będzie cię brał do skutku, mamo. Świetnie, ale idiota, takie rzeczy wam opowiadać. A poza tym to jeszcze trochę sobie poczeka, aż odpocznę i dostanie po łbie. Zajmijcie się jedzeniem dzieci, to nie rozmowa dla was. Dziewczyny, dokończymy później. Współczuję ci, Tari. Nie potrafię sobie wyobrazić, jak ci źle. Nie martw się. Te lata i na pewno wyzdrowieje. Zaraziła się około księżyca temu, a z podaniem leków spóźnili się o sierp. Zginie zanim nastąpią dwa wschody słońca. A do szpitala jej nie weźmiemy, bo nasi są przeciążeni oraz o krok od upadku naszej organizacji przemytniczej Haire w ogóle. Nie ma szans, więc nie gadaj głupot, Jokan! Wybacz, książę, że podaję na surowo, ale nie wiem, ile musielibyście czekać. Wszystko w porządku. Bardzo dziękujemy. Masz, Jokan, bo ciebie to stać na powaranie się z pierami w kiblu. Książę, zacznij się zbierać. Wiem. A ty, Kiara, zostajesz z nami? Jasne. Do zobaczenia wszystkim. Haire, nazewnictwo poszczególnych osób, składa się z jednego słowa, które jest dwuczłonowe i zawiera imię oraz nazwisko. Pierwszy człon nadawany jest przez matkę. Drugi pochodzi od drugiego członu imienia ojca, czyli jego nazwiska. Imiona są niepowtarzalne i bez znaczenia, ponieważ znaczenie ma nadać im ich nosiciel. Imiona przedstawia się na trzy sposoby: w języku codziennym, oficjalnie i przy przedstawianiu się. Na przykład w języku potocznym Jokan czy Satu. Oficjalnie Tarisaf czy Undralin. Przy przedstawianiu się, czyli Jokan Jokanleb, Tari Tarisaf. Podział na kolory wskazuje na więzi rodzinne między postaciami. Jokan nie jest biologicznym synem króla Redemblu, dlatego ma inne nazwisko i nie jest oznaczony tym samym kolorem. Książę, już należałoby zacząć się zmierać. Jeszcze pół godziny. Kiara! Spałeś tu? Nie. Dziękuję, już się obudziłem. Trzeba było się ze mną położyć. A po co? Twoja szafa i tak jest wygodniejsza niż bruk. Zresztą nie wypada, aby taki bezdomny żebrak jak ja w ogóle w zamku przebywał. Powiedziałeś, że wrócisz do siebie. Nie. Pożyczysz mi może jakieś łachmany? Aha, dobrze, dam ci coś porządnego. Idziemy, wykąpiemy oraz namaziamy pachnidłami. Dzięki, ale potrafię się umyć.
Mam specjalnie dla ciebie nowy szampon. Ale zapach własnej śliny. Chociaż dobra, wezmę prysznic. Ale sam. To mi wszystko właśnie zdemolujesz. I weźmy zły szampon. I tak używałem wszystkich twoich kosmetyków. Dobra. Pokażę ci tylko, który to. Ale opowiedz mi, co się nowego od podplepsu dowiedziałeś. Chodźmy. Za ciasne to. I jak tak w słońcu patrzę, to nie masz gustu jakaś. Tam. Witaj, książę. Cześć, Myśli. Gdzie masz Trisia? Nie mam. Ale wszyscy wiemy, gdzie on na mnie jest. Super, ten to ma priorytety. On to dla hobby, zarobku czy dziewczyn robi? Dopisuje się. Ale pieniądze obstawiam. Pary! Chodźże już! Przez te twoje debilizmy spóźnicie się na werbowanie. Dobra, ale mamy jeszcze parę godzin. Co ty, Tari, robisz, że masz najlepsze truskawki w mieście? Załatwiam się prosto do krzaczków codziennie rano. Azot zawarty w moczu ma na nie bardzo pozytywny wpływ. Poza tym jest cholernie ważnym pierwiastkiem u organizmów żywych. Fajnie. Dziewczyny, zajmijcie się proszę moim stoiskiem. Chodźmy już. Tari, to ohydne. Po drugie, jak cię tych roślin nie wyżarło? Niby rozcieńczony jest dobrym nawozem, ale kłamałem. Po co? Żeby wkręcić konkurencję. Wszyscy chcą wiedzieć, na czym polega moja technika hodowli truskawek. Mnie podsłuchują na każdym kroku. To nie trochę za okrutne? Biznes jest bezlitosny, chłopie. Podałem się na twoja konkurencja. Starsze panie. Nie! Chodziło mi o kolegów Mesiego. Nie wiesz mi z tymi debilami. Nie cierpi z nimi pracować. I znając ich teraz, zrobię dokładnie to, czego Tari chce. A ty, Kiara, siedź już cicho, bo wyglądasz zbyt wytwornie, żeby się tak głupio odzywać i psuć opinię eleganta. W końcu. Panie generał Asafur. Oddział X i grafizacją do pana dyspozycji. FM oraz oddziały 5, 6 i 9 L wykonują swoje zadania. Czyli RK na przykład że byliśmy opokonani od odcinków wystarczająco do żołnierzy spraw, ale pokrycie są niestety. Zdjęło tej walce dłużą nie jest grupy 47, oddziału 62 L. Czy portalacją wstąpiło kilku żołnierzy z 15 kalcem, skąd byliśmy? Grupy 15, 14, 13, 10 Y oraz 12 z 1 C kończą zadania z kategorii 3 w 5 sektorze, a nie wyrobią się do jutra. Na czwartej kategorii 5 sektora już wyrobiono. Dobrze. Przepraszam, Petia, przez mnie potrzebniliśmy do Felokia, ale mogłoby pracować dziś. Jest przepraszam, ale już z jego miesiąca zajmowanie tego punktu zachodu 11 dziennicy. Dowiedział się o sądzie na miejscu, jak rozumiem, że 4K6 chcemy ruszyć na zbędę puszczy i sprawdzić, czy została granica sądowa, to bez krzyżni, dużo 1269, co działo 600, resztę tego oddziału, tego rozkazu. Proszę kogoś wysłuchać, pracujący na trzecim piątym sektorze. Pozostanie chwała swoje. Wykonać! Unterofro! Oto i są nasi nowi rekruci. Dobra.
Idźcie, spiszcie się i wybierzcie bronię. Potem widzimy się na zadaszonym placu. Bierzemy was sobie do szkolenia. Ruchy, chłopcy. Kiaro, wybierz sobie inny miecz. Te są za ciężkie. Nawet dorośli mają problemy z posługiwaniem się nimi. Nie próbuj się popisywać. Co wybraliście? A czego innego mógłbym się spodziewać? Ja mam to. A ty co tam masz? Żaden z was mózgu nie ma? Na placyk! Przedmioty, które przylgną do formy ludzkiej po zmianie, wciągane są do anfurii. Mogą być w ten sposób bez wysiłku transportowane na większe odległości. W przypadku, kiedy przedmiot przylgnie do kociej formy, anfuria nie przechwyci przedmiotu, nawet jeżeli z ludzkiej formy Hair z powrotem zamieni się w kota. Aby przerzucić przedmiot, który jest złączony z kocią formą do anfurii, Hair musi zerwać z nim kontakt. Hajrzy wyczuwają to, co znajduje się przy ich ludzkiej formie w anfurii. Mam pierwszeństwo, więc wybrałem już wcześniej. Będę szkolił księcia, różową koleżankę i Tariego. To na tyle. Wasza kolej. Nie, błagam, muszę być z Jokanem. Pan go przyjmie. Niech pan posłucha księcia. Są bardzo sobą zżyci. Poza tym Kiara jest dość uzdolnionym kotem. Wezmę odpowiedzialność za niego. Sam wezmę go na próbę. Dobrze, ale nie będzie litości dla twojego kolegi, książę. Cierpiał będzie po 3-krotnie. Ale... Dam sobie radę. Nie grab już sobie o niego. Mam nadzieję. Moi, chodźcie za mną. No więc zupełnie się nie spodziewaliście, że was wybiorę. Jednak pomijając nawet waszą broń, dawno już nie widziałem tak żałośnie wyglądającej drużyny. Oczywiście pomijając księcia. Jakiś wieśniak, mała niedorobiona pindzia i czarnowłosy pchlarz przebrany za pedała. Wie, że nie masz gustu, Jokaś. Ale wybrałem was z innych względów. Księcia ponieważ... Zaszczytem jest otrzymać takie polecenie od króla. Tariego za niesłychane zdolności wchłaniania wiedzy. Rose spowoduje świetnego wyczucia sytuacji. Kiara zaś za waszym poleceniem. Ubierzcie zbroję. Zaprezentujecie mi swoje bitewne predyspozycje. Beznadziejne te zbroje, tylko w męskim kroju. Nie ma czegoś bardziej podkreślającego moją kobiecość? A czego ty chcesz od zbroi? Ona ma chronić, a nie wyglądać.
I w jakim celu takie dziecko jak ty ma wyglądać, kobieco? Bo za Hajrę to dla chory to już totalnie. Nery nawet raz począł wyrywać dwie dwunastolatki. Ej no, tłok był! Nie mogłem tego wyczuć! Przemilczmy to! Przez was każdy mężczyzna zaczyna czuć się pedofilem. Ale jeżeli tak cię zależy, żeby ładnie wyglądać i nie obchodzi pancerz, to może podczas bitwy rozbierzesz się do naga. Efekty to przyniesie nawet lepsze. Od razu wszystkich facetów oszołomisz. Swoją drogą to świetna technika. Od ręki cały oddział ogłuszający założyć. W końcu wykorzysta się w walce ten bezużyteczny plec. Generale, oni mają po 10 lat. No i to są moi uczniowie. Mogę ich uczyć czego i jak chcę. I nie pouczaj generała żołnierzu. Wiem co robię. Ja. Już widzę, jaki mamusia się o tych technikach nauczania dowie i tu przyjdzie. Fenokir, nie, do roboty! Znudziła mi się wasza obecność tutaj. No teraz! Pokażcie, co potraficie najlepiej. Tari, zacznij. Walcz ze mną. Bez finezji. Teraz Roza. Co to miało być? I książę. Nawet nie trafiłeś. No dobra, to na tyle przejdźmy do kolejnego etapu. Chcę. A ja? Milcz. Nie unoś mieczy bez mojego pozwolenia. Kiaro! Nie wtrącajcie się. Macie bezwzględnie wykonywać to, co mówię. Tylko to, co mówię. I dokładnie wtedy, jak to nakazuje mój rozkaz. On zaś musi to zrozumieć. Teraz pokażcie mi swoje łóżka w ludzkiej formie. Ale nie jesteśmy w stanie. Nikt nas nie przeszkolił i potrzeba tygodni treningów. Rozkaz to rozkaz. Nieraz nie ma szans na jego spełnienie, ale walczyć trzeba. Nawet o to, co niewykonalne, jeżeli tego oczekuje przywódca. To zaś czasem pozwala złamać sens. Albo przynajmniej podnizać się władzy chorym oddaniem. Zginiecie, macie problem, ale i tak to kiedyś nastąpi. Meshiran, pomóż im. Twoim zadaniem jest podsumowanie wszystkiego, czego cię nauczyłem na ten temat. Następnie przekazanie tego jak najprzyspajalniej twoim kolegom. Rozkaz na dowódcy. Pamiętacie jak... Zadanie wykonane. To się liczy. Tak jest. Wszyscy się spisaliście. Poza jedną osobą. Błagam o wybaczenie. Mówiłem mil. Ale coś złego w okazaniu pokory. To nie czas na naukę pokory. Bez pokory? Dobrze. Yeah.
Na dziś wystarczy. Co to było? Patologia jakaś. Nie spodziewałem się, że ma tak wysokie predyspozycje jak reszta, a tyle mu się przyglądałem. Specjalnie oszukał mnie i sprowokował, żeby oberwać. Jest nieprzewidywalny, a tacy są najgorsi. Ale idealnie będę go szkolił. Ciekawe, co mi z niego wyjdzie. I co? Są nieźli. Poza tym, że są debilami. Biorę się za nich. Książę, musisz ze mną. Co się stało? Proszę za mną. Powiedział mi.